Tomasz Radzik i Paweł Bryskę. Pan sędzia Tomasz Radzik trzyma teraz krążek w swojej dłoni, wskazał na środek, no i zaczynamy za własną bramką. Tyszanie, strzał, odbił ten krążek w drugą stronę właśnie Damian Kapica, wypatrzył Wronkę. Wronka kończy Patryk Wronka, zawodnicy, chociaż o tym może za chwilę, bo teraz Gościński na drugą stronę, strzał, broni Stojanowicz. Teraz fałszywym obrońcą i teraz krążek, strzał, Mroczkowski nieco odskakuje. Jaśkiewicz, tam Stojanowicz jeszcze ze zakrystii, Gościński przepiął, zakończy, pokazuje się tam Wronka, potężnie, gdzie jest krążek, wypluł przed siebie. Rac, broni Fucci. Ale zobaczymy, czy tak się właśnie stanie. Na razie wygrać Bulik. Teraz niedokładnie Fucik. Komorski i Rac. Kto będzie lepszy? Powalczył tą ofensywną Sawicki. Sawicki! Dlaczego on nie uderzał? No to chyba trzeba byłoby go spytać, ale to nie koniec. Jeszcze ten krążek gdzieś tam mija. Za bramką Kapica, Damian Kapica do Wronki. Wronka na drugą stronę, strzał, gol! Jest pierwsza bramka, Damian Kapica. To musiało się tak skończyć i od razu radość zapanowała przy Siedleckiego. Zobaczmy, bo tutaj ta akcja budowana cierpliwie. Wronka zobaczył na drugą, na drugiej stronie dobrze ustawionego partnera, a tam Damian odjechał swoich zawodników, zagrywa do Kaspernika. Kaspernik na środek, gol! Jest druga bramka dla Pasów i też taka przygotowana, wypieszczona akcja. Kończy ją strzałem zawodnik oznaczony, jeżeli dobrze tam widziałem, 17. Zobaczmy, bo Wronka ma krążek, Wronka, gol! Ależ to zrobił Patryk Wronka! Ręce same składają się tutaj do oklasków, co zresztą przyjął teraz kibice. Proszę zobaczyć, bo tą bramkę można oglądać i oglądać. Przełożył sobie krążek na backhand i wrzucił w zasadzie gumę pod ladę. No i to jest chyba najpiękniejsza bramka jak na razie dzisiejszego spotkania Patryka Wronki. Tyszanie swoich rywali. Szedli wystrzał, broni Stojanowicz. Pociecha, gol! Jest bramka, miał dużo czasu Bartłomiej Pociecha, przymierzył, podniósł ten krążek, no i Stojanowicz w tym przypadku już nie mógł nic zrobić dla swojej drużyny. Proszę zobaczyć, pociągnął po lodzie i samo okienko Pociecha zmieścił ten krążek. GKS Mroczkowski zablokowany, to nie koniec, strzał obok bramki i teraz pomylił się. Po to, żeby właśnie rzucić ten krążek, no i rozpocząć. Jeziorski, dobre podanie Jeziorskiego, strzał, broni Stojanowi. Jeziorski zostawił krążek na niebieską. Junan, gol! No i teraz mógł chyba przy tej interwencji zachować się lepiej Rok Stojanowicz, a teraz zobaczcie Państwo na powtórce, jak to wszystko wyglądało. Junan obsłużony podaniem, zupełnie niepilnowany, no i przy tym bliższym słupku pakuje krążek. Już chciał się zabrać tam z krążkiem Kapica, strzał i teraz Polak nagrywał do Kapicy. Złapali się teraz fani Pasów za głowy, bo według nich powinna to być bramka. Tymczasem w drugą stronę Mroczkowski, zamieszanie, jest gol! Nie dałeś, to dostaniesz. No i tak to właśnie wyglądało. Kapica miał znakomitą sytuację po tym, jak strzelał Polak. No i spójrzcie Państwo, Mroczkowski, no i chyba Komorski, to on tutaj autorem, nie, Jeziorski, tak, Kapica i teraz Komorski, czy to będzie krążek meczowy? Komorski zmarnował. Uwaga,
Nie ma gola, to też mogła być znakokowany, ależ teraz ofiarna interwencja. To był wróbel, 3 sekundy, jeszcze popatrzmy, bo co tam się dzieje, nie? Strzał i syrena, która zakończyła. Jest Komorski, więc nic tutaj złego. Rac tam czaruje, oddaje krążek do... Właśnie Mroczkowski, Mroczkowski podał sobie krążek nogą, Mroczkowski! I tylko boczna siatka, jęk zawodu. I spójrzmy, znowu będzie sytuacja sam na sam, tym razem Bułkowski, Bułkowski! Gdzie jest krążek, nie ma go w... Ale tu jeszcze poprzednia sytuacja, kiedy właśnie urwał się Bułkowski, no pojechał do tego jak do rzutu karnego i mógł, tylko wystarczyło podnieść ten krążek, skierować w górny rejon. Rac, rac. Strzał, gdzie jest krążek? Krążek jest pod parkanem i teraz idzie go. I spójrzmy, Dupuis zabrał się z krążkiem, Dupuis. Dupuis, ależ to z koncertu, że Fuczyk skapituluje, zobaczmy. Kaspernik, nie ma gola, a więc z ubiegłego sezonu, popatrzmy. Bułkowski strzał i nie ma bramki. Poprzeczkę i zobaczmy, Wronka, Wronka, nie ma bramki. I zdobywał ciężar zdobycia tej bramki. Rozpędza się Buławem. Buławego! Pięknie wykorzystany rzut karny. Nie zadrzała mu ręka i pierwszego karnego wykorzystują Tyszanie. Jaka będzie postawić teraz ciężkie zadanie przed Racem. Rac obok bramki. Z krakowskiej publiczności wziął ten krążek Szedziwy. Szedziwy i broni Stojan. Właśnie za sprawą jego goli Krakowia wygrywała. Kapica, gol! Damian Kapica, na niego liczyć można zawsze. I teraz właśnie to potwierdza wychowanek Podhala Dowytarg Ulokowi. On dzisiaj zmarnował doskonałe sytuację. Jak będzie teraz Mroczkowski, broni Fuczyka, Sawicki, Sawicki, gol! Gol! Sawicki sprawia, że Krakowia dzisiaj inkasuje po serii rzutów karnych 2 punkty po wspaniałym. Nam potrzeba takie spotkania, miło i przyjemnie się ogląda, emocje, spędzony czas i dużą dawkę emocji. Dziękuję Państwu bardzo i kłania się nisko Jonasz Burak. Thank you.